Dzień dobry, nazywam się Mariusz Kanturski. Pracuję w Instytucie Biologii, Biotechnologii i Ochrony Środowiska i w ramach swojej pracy naukowej, we współpracy z kolegami m.in. z Ameryki Północnej oraz Azji, staram się odpowiedzieć na pytanie dotyczące różnych aspektów związanych z ewolucją i bioróżnorodnością owadów, w szczególności jednej bardzo interesującej grupy, jaką są mszyce. Na co dzień badam różnorodność gatunkową takich obszarów jak np. Himalaje czy południowa i wschodnia Azja. Przede wszystkim staram się poznać budowę mszyc, a także ich biologię i stopień pokrewieństwa. Mój wkład w naukę to głównie praca taksonomiczna, czyli w prostych słowach staram się uporządkować system tych owadów od stopnia podrodziny aż do poziomu gatunku. Razem z kolegami z Instytutu bądź też innych ośrodków naukowych opisaliśmy kilkadziesiąt gatunków do tej pory nieznanych nauce. A bardzo duża liczba gatunków wciąż czeka na odkrycie i opisanie. Dzięki pracy na Wydziale Nauk Przyrodniczych mam okazję dzielić się tą pasją i tą wiedzą ze studentami na kierunkach biologia i biotechnologia, prowadząc takie zajęcia jak na przykład bioróżnorodność świata roślin i zwierząt, zoologia bezkręgowców, gdzie nasi studenci mogą w formie laboratoryjnej i projektowej dowiadywać się na temat stopnia bogactwa gatunkowego otaczającego nas świata, a na przykład na zajęciach ze skaningowej mikroskopii elektronowej mogą poznawać najnowocześniejsze metody analizy materii ożywionej i nieożywionej.